Historia o kocie pływającym na brytyjskich okrętach jest tyleż fascynująca, co jednocześnie symboliczna. Dość powiedzieć, że koty, w ogóle zwierzęta futerkowe, na statkach były raczej niemile widziane, zgodnie z marynarskim przesądem, że futro na statku to nie jest nic dobrego, w przeciwieństwie do piór, dlatego marynarze mieli papugi na przykład. No ale kot pływał na brytyjskim niszczycielu niezbyt długo, bo niszczyciel został zatopiony przez Niemców podczas wojny, to wojna była. Więc kot uratowany w jakiś cudowny sposób znalazł kolejny okręt i tym okrętem był znowu brytyjski, ale tym razem lotniskowiec. No ale znów to szczęście nie trwało zbyt długo, bo lotniskowiec został zatopiony celnym strzałem niemieckiego U-bota. A skoro już został zatopiony drugi okręt, na którym pływał czarny kot, no to brytyjscy marynarze uznali, że lepiej nie brać kota na następny okręt, no bo to jakiś zły jest sygnał, zły zwiastun. Brytyjska flota ma w szeregach kota, a kot jest czarny, je mruczy, śpi. Niszczyciel pływa, czasem obrywa, aż wreszcie tonie królowej ship. Kot zwie się Oskar, załogi troska mu nie pozwala zginąć wśród fal. Uratowany, zamustrowany na lotniskowcu wielkim żałował. Znowu na morzu wojennych pożóg, jeszcze nie skończył się straszny czas. U-8-1 strzela torpedę, Ark Royal na dno idzie jak głaz. Uwierzyć trudno, ratuje futro czarne Oskar szczęścia łód. Lecz nie chce już flota czarnego kota, bo jest przesądny ten morski lód. Mówi kot kpina, nie moja wina, że człowiek z drugim musi się bić. Trzeba niestety mieć priorytety, jak wszystkie koty, jeść, mruczeć, śnić. Mówi kot kpina, nie moja wina, że człowiek z drugim musi się bić. Trzeba niestety mieć priorytety, jak wszystkie koty, jeść, mruczeć, śnić.